Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, ja się przyłączam do pytań zadanych przez pana posła Krzysztofa Piątkowskiego w zakresie m.in. płacenia kar za wyroki związane m.in. z Izbą Dyscyplinarną i uruchomieniem środków tej perspektywy finansowej i Krajowego Planu Odbudowy, panie ministrze, bo to są rzeczy dla Polaków ważne. A w kontekście mojego pytania związanego z implementacją tej dyrektywy pan powiedział, że niewielki szacujecie jako niewielki ubytek w budżecie. Cały czas jesteśmy, wbrew niektórym posłom, którzy mówią, że, mówili, że mówią do pustej sali, nie wiem, nas nie zauważali, ale rzeczywiście ten uszczerbek, jak państwo oceniacie, około 5 milionów tam z kawałkiem w bieżącym roku i około 12 milionów w roku przyszłym. Ale mam pytanie następujące. Implementacja wchodzi, ustawa wejdzie od 1 lipca 2022 roku. Dyrektywa weszła w 2019 roku. Czy przed tą datą i w jakiej wysokości należałoby zwrócić innym państwom ten podatek VAT w zakresie podstaw, o których mówimy w tej dyrektywie? I czy państwo rozważacie, bądź inne państwa wprowadziły to rozwiązanie wcześniej i będzie zwrot podatku VAT? Nie będzie wtedy VAT-u w innym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.